Słuchajcie, no nie zgadniecie. Teraz przed wami, prosto, spod Tarczyna, kurwa. Bo tam teraz mieszka. Przed wami Karol Kopiec! Zobacz, po ile były bilety, a jakie światła. To już jest w cenie biletu, kurde. Dzięki, że jesteście spontaniczni i tak energetycznie wchodzicie w całą fabułę żartową. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, na początek muszę się wam przyznać, bo chciałem na ten występ mieć koszulkę, która będzie fajna, z jakimś fajnym wzorem, że to będzie takie interesujące do oglądania, nie? I sobie kupiłem tą koszulkę i potem dopiero skumałem, kurwa, że wzór jest z tyłu, nie? Nie wiem, kupiłem 100 zł, teraz zawracam do domu. Poczekaj, fajna koszulka, kochanie, chyba źle trzymasz. O kurwa, rzeczywiście, nie? I mówię, no nie mam żadnego żartu, żeby stać tyłem do was, nie? Więc powiem jeden żart, żeby stać tyłem do was. Taki tylko, żeby koszulka była, wiecie, wykorzystana. Słuchajcie, sarny. Kojarzycie sarny? Słuchajcie, nie zawsze jest tak, zawsze jak spotykasz sarnę, nie? Jak jesteś na wsi, na łące, zawsze jak spotykasz sarnę, ona będzie stała tyłem do ciebie, nie? Idziesz na łąkę, a sarna zawsze tak samo stoi. Koszulka jest, nie? Ona jakby gra w raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, nie? Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy! A ty z grzybami, kurwa, z koszem, kurwa, nie ruszać się, bo w początku będę grzyby zbierał. No i dobra, mamy żart z koszulką. Normalnie to ja tak zaczynam żart, ten występ, że mówię taki żart na początek, który wymyślam tego danego dnia. Wiecie, takie ryzykowne trochę. Wszyscy komicy mówią, Karol, nie rób tego, to jest zbyt ryzykowne, że mówisz żart, który wymyśliłeś dzisiaj od razu na początku. Ja mówię, że ja się tego nie boję, bo ja, słuchajcie, nazywam ten żart żartem Jehowym. On się pojawia, ale niekoniecznie wejdzie, tak? On takie, ja jestem kryty tutaj, nie? Dobra, to jest ten żart, słuchajcie. A więc ja bardzo lubię nagrywać filmy i ostatnio musieliśmy nagrać taką scenę, która wymagała tak kamery, która jest nazywana tak zwana Steadicam, czyli to jest taka kamera, że operator z nią się przemieszcza, ale obiektyw jak zawsze jest w tym samym miejscu, nie? No, to takiej kamery nie mieliśmy, nie? To jest chuj droga. I ja musiałem na szybko to się ogarnąć, wiecie, taka polska kreatywność, pomyślałem, okej, okay. Przypomniałem się, że zawsze jak jeździłem do babci na wieś, jak się wzięło kulę w ręce i ruszały się na boki, nie? To jej ryj zostawał w miejscu, nie? Więc założyliśmy jej GoPro na czoło i wiesz. Akcja i koleś, kurwa, z kulą, wiesz. Wiesz, jeżeli film był fajny, taki romantyczna komedia, to kura się nie denerwowała. Przy okazji jeszcze dobre jajka strzelała. Jak wiadomo, film akcji, to kura się stresowała, w trójki te takie wywalała. No niezbyt dobre filmy to były. No, ale zawsze można jakoś wybrnąć z tego, nie? Ja na przykład teraz mieszkam na wsi, kurde, pod Tarczynem. O, powiem, masakra, nie? Jeszcze gorzej jak na Białołęce. I zawsze takie pizzerie w tych małych miejscowościach są takie dziwne, nie? Ja ostatnio dzwonię do swojej pizzerii i babka przez telefon do mnie mówi: dzień dobry, w czym mogę pomóc? No i kurwa, w matmie. Trochę zbyt otwarte pytanie jak dla mnie, nie? W czym mogę pomóc? Kurwa, ja mówię, idę w to, nie? W czym mogę pomóc? No, mam zwłoki w samochodzie. Co robimy z tym? A ona weszła w to, nie? Szefie mówi, że ma zwłoki w samochodzie. Nie wiem, Bożena, powiedz, że hawajsko polecasz. Polecam hawajsko na cienkim panzawinie, będzie kebab. No. Najbliżej, co możemy zrobić, nie? Ja zauważyłem, że my średnio umiemy pomagać, nie? Jakby my tak się uczymy pomagania w ogóle jako ludzie, nie? Jak na przykład by zrobili dla niewidomych guziki w tramwajach i autobusach, nie? Które miały im pomóc wcisnąć przycisk na żądanie, żeby wiedzieli, gdzie on jest. Tylko nadal on, kurwa, jest wielkości kciuka, ten guzik. I co ta osoba, która nic nie widzi, ma zrobić, nie? Co ona ma, wymacać cały autobus najpierw? No zaraz będzie mój stop, kurwa, gdzie ten guzik był? O, jest, tutaj, kurwa, co on ma zrobić? O, jebać to, jadę do pętli, chuj z tym, jadę do pętli. Ja zauważyłem, że naprawdę wystarczy parę słów takiej osobie powiedzieć, żeby jej pomóc. Jak widzisz coś takiego, reaguj od razu. Widzisz, że osoba się męczy, podchodzisz do niej i mówisz: ciepło, zimno. Zima. Zima, mróz, to nie. Gorąco? Gorąco? O kurwa, mój stop. Może pani przejąć pana? Bo ja muszę wysiąść, taka babcia. Gorąco, zima.
A byliście nad Polskim Morzem w tym roku? Kurwa, jak w Hiszpanii drogo. Nasze polskie, kurde, Costa del Solarium, po prostu masakra, nie? Strasznie. Ja średnio lubię polskie morze, bo to jest morze, gdzie najwięcej doświadczałem w życiu tych meduz, nie? Ja się boję meduzy. Ja jak widzę meduzę w wodzie, ja spierdalam. Bo to jak to wygląda ta meduza, ty? Wchodzisz do wody, a tam coś takiego. To wygląda jak duch ryby, ty. Czy Bałtyk jest nawiedzony, o co tu chodzi, nie? I zauważyłem, że dzieciaki są mega komandosi. No. Dzieciaki się nie boją meduz w ogóle. No. On to w ręce, bez rękawiczki weźmie, ty dziecko, nie? Bierze to meduzę i jepią do piachu. Kurwa, rest in peace, motherfucker. I stawiają na tym zamek jeszcze, kurwa. Bo duch musi coś nawiedzać po prostu. No. O to chodzi. Ale ostatnio powiem wam, że też byłem na polu, bo czas teraz na polu jestem. Chyba, że w Krakowie, to nie. Nikt, okej. Słuchajcie, było jedno zwierzę, które potrafi mnie często teraz wystraszyć, jak gdzieś z psem chodzę czy coś. I to jest kuropatwa. To jest tak najdziwniejsze zwierzę na świecie. Kojarzycie kuropatwę? W Warszawie? To jest, jak ktoś nie wie, to jest kuropatwa. To jest mieszanka kury. I miasta we Włoszech, nie wiem czego. To jest dziwna, dziwna. Ale ona jest jak komandos. Ona się potrafi skitrać nawet w najniższej trawie. Możesz przejść pół metra od niej i nie zauważysz jej, nie? I raz sobie idę i ta kuropatwa wystartowała przy mnie, nie? Naprawdę mnie wystraszyła, bo ona zrobiła tak. Ja się przestraszyłem. Mówię, matko boska, jaka energia, nie? I to był taki poziom energii, jakby to wyglądało i czuło się tak, jakbym ją przyłapał na masturbacji. Wiecie, jakbym wszedł do pokoju, nie? Że ona tam sobie siedzi, ta kuropatwa. To się musi wydarzyć kiedyś, jak ktoś dużo się masturbuje i czyta, nie? Tak jakby, wiecie, i tak siedzi tak, o kur, człowiek, poleciało, nie? Ja mówię, idę do jej gniazda, zobaczę, co tam leży, nie? I podchodzę, patrzę, ptaki są pojebane, leży, słuchajcie, magazyn erotyczny Playbird. Ja pierdolę, wygolona wrona, serio wygolona, to cię kręci? Sowa w lateksowym stroju sprzątaczki, naprawdę to cię kręci, kurwa. Kiwi w stringach, no pojebane są ptaki. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle ptaki na ptaka mówią człowiek. Tak jest, to jest człowiek. Nie idź do parku, tam wrona pokazuje człowieka. I wrona tam podbija do małych kurczaczków. Człowiek. No pojebane są. Ale ogólnie myślę, że wiecie co, my za dużo tego seksu, wszystko seksualizujemy, już ten w ogóle marketing, sprzedaż, wszystko, opakujesz to seksem, wszystko, warsztat samochodowy był, pewnie, super, zajebiście, nie, tylko gołą babę damy i zajebiście idzie, nie. Ja na przykład teraz już tak jest tego dużo, że się boję do Lidla wejść normalnie, tam na ten ryneczek Lidla, dla mnie bardziej jak plac Pigal to wygląda tam, melonki, arbuzki te takie, brzoskwinki. I powiedzcie mi, czemu pomelo jest odjebane w takie sexy rajstopy? Czemu kto dał pomelu? Przecież to jest tak pyszny owoc. Czemu jeszcze doreklamowywać go seksem, żeby to poszło? Przecież to jest słodki owoc, nie? A my wiemy, jak te kabaretki działają na wszystkich, na facetów. Jak twoja kobieta wkłada te rajstopy w domu, to ty, kurwa, masz sianą bani po prostu. Ona staje, każdy ruch jest seksowny. Nakłada tą rajtkę. Czasami, wiesz, może nogę wyżej postawić dla efektu. Na przykład na wiadrze. Ja ze wsi jestem, także spokojnie. Tylko wiadro musi być do góry nogami, bo inaczej wiesz. To już jest. Bierz mnie. Kotku. Weź jeszcze mopa, to cię wezmę. Wiesz, każdy etap jest seksowny, jak kobieta wkłada te rajstopy. Oprócz tego takiego finalnego, takiego, że kobieta robi żabi przysiad, nie taki. Wszędzie musi wejść ta rajtka, kurwa. To chodzi o to, że ona musi zahaczyć o sutki, nie? Udało się. Dobrze, idziemy do kina. Jak tego babka nie zrobi, to może ją wyjebać w kosmos, nie? Tak. Pierwsza kobieta w kosmosie. Wyjebało ją z rajstop. Co silniejsze, wiecie, obiekty mogą zakładać rajtkę na głowę, kurwa. Napadać na banki. Dzień dobry. To napad. Ale pani nawet nie ma broni. Tak, ale mam drogę ucieczki. To działa tylko w bankach ze szklanym sufitem, ewidentnie. Także czemu?
Czemu dajemy taką broń seksualną pomelo, kiedy to się sprzedał, to jest słodkie, nie? A tymczasem z Lidlu obok w skrzyneczce leży, kurwa, seler zjebany. Nikt go nie kupuje. Nikt nie kupił tylko jednego selera w sklepie, nie? To jest, jemu powinni to dać, nie? Jakby, kurde, moim zdaniem po to wymyślono w ogóle włoszczyznę, żeby jakoś opchnąć to gówno stamtąd, żeby złożyć jakąś grupę, wiecie, nie? Gdyby włoszczyzna była boysbandem, to seler to byłby ten taki łysy na pieczarkę obcięty z tyłu, wiesz. Sam kariery nie zrobi, ale w grupie gruby hajs, tak? Tak, mieszkam na wsi. Są plusy, wiecie, dużo się uczę o przyrodzie, to jest na co dzień, no, obserwuję tam pod tym tarczynem. I na przykład już wiem, skąd ptaki mają siłę, żeby latać, wiecie? Naprawdę, ptaki, ja widzę, mam za oknem okno, mam dwa okna sąsiada. One siedzą cały dzień na liniach wysokiego napięcia. Ptaki ładują się, kurwa, moim prądem. One siedzą i kurwa, do Egiptu możemy lecieć. Dlatego wrony chodzą jak pojebane. Widzicie, jak wrona chodzi? Co ona ma z tymi nogami? Co ona, kolan nie ma? Co się stało, pani wrono? Za długo na drutach? Nie, kurwa, byłam na jodze u bociana, wiesz? Ciągle pozycja 4. Ale moim ulubionym ptakiem, słuchajcie, jest wróbel. Oj, kocham wróbla. Wróble zajebiście wygląda. Jak tak z bliska popatrzysz, nie, na wróbla, to on wygląda jak taki mały, naburmuszony generał, nie? Taki... Do ataku! No, sam jestem. No chuj, pogram w klasy. O, był żart skakany. Żart, jumping joke. Teraz będzie żart bardziej o chodzeniu, słuchajcie, bo od tygodnia mi się przelew spóźnia. Macie coś takiego? Że mieliście jakieś zlecenie, coś tam, jakaś praca i macie, nie wiem, za 2 tygodnie ma być przelew w domu, na koncie, nie? I tydzień się spóźnia przelew, dzwonisz do tej księgowej i raz na 10, jedna na 10 księgowych będzie ściemniała, nie? Ona jedna powie, o przepraszam, już wysyłam, a druga ci powie, panie Karol, jak to już niemożliwe? Przecież przelew wyszedł tydzień temu. Nie wiem, takie, kurwa, serio? To gdzie on, kurwa, poszedł, ten przelew? Gdzie jest ten przelew? Czy przelew jest jak Frodo, że tak, o, idę, kurwa, do Karola, idziemy do Karola. O, idziemy, fajna impreza. O, skręcę na ognisko. Bardzo. Przelew idzie jeden dzień, nie? Jeden dzień idzie wszędzie, kurde, w Polsce. Wiadomo, chyba, że są święta, takie, wiecie, dni nierobocze, to przelewy się zjeżdżają na parkingi dla przelewów, kurwa. I grilla rozpalają. Za co idziesz? Ja za rower dla dziadka. Bardzo fajnie. A ty? Ja Dacia za Oliksa. Bardzo. Tak. W ogóle powiem wam, że najdziwniejsza transakcja z kupowania samochodu to nie jest dla mnie za Oliksa, tylko ostatnio widziałem takie coś, jest taka opcja, że ktoś zostawia wizytówki za wycieraczkami z napisem kupię to auto. Kojarzycie? Jest jakiś ziomek, jakiś w chuj bogaty typ, który on wszystkie auta chce kupować na wizytówkę. On wszędzie wtyka, kupię to, czasami są ogłoszenia, kupię wszystkie auta. Ja mam takie, gościu, po prostu skąd masz tyle siana, nie? Ale jak to wygląda, że on chodzi po mieście tak, kurwa, mam za dużo siana, kurwa, muszę wydać wszystko. I chodzi tego wizytóweczka, kupię to, kurwa. Albo jest szurnięty, albo ma taką porąbaną listę zakupów od żony, nie? Tam. Weź kup wszystkie auta i wszystkie masła weź wykup, Bogdan. Wszystkie masła wykup. Z Lidla najlepiej. To jest zboczony sklep. I on tam stoi przy tych zamrażarkach w Lidlu, tam no, wtyka wizdówkę w masło. Takie to się odsłania. No, kupię to masło. I też wegańskie, ale kupię też masło. Kupię was wszystkie. Idzie menedżer sklepu. Co pan tu robi? Wkłada wizytówki w nabiał. Kupię to masło. Wszystkie kupię masło. Już samochody już kupiłem. Teraz to masło. No to panie, no weź pan do koszyka i jedziesz. Nie, nie, zadzwoń najpierw. Tam jest telefon. I się dogadamy, ziomoś. Musi taki milioner zombie. Ja wam powiem, jestem rocznik 8. I ja na przykład zawsze uwielbiałem filmy o zombiakach, nie? Kochałem filmy o zombiakach, tylko się zawsze bałem. I ostatnio sobie włączyłem film z 1987 roku o zombiakach. I miałem takie, czego się bałem? Przecież te zombie, kurwa, chodziły tak. I goniły typów, nie? Miałem takie, jak? Co on ci zjadał mózg, ale jak cię dopadł, nie? To...
że on się go nie miał, mi było przykro, że on tak, ja bym biegał wokół niego, żeby jemu nie było przykro, tak, o, dorwę cię, kurwa, dorwę, czekaj, tak, no nie będzie ci przykro, będę biegał wokół ciebie, ale zauważyłem, że reżyserzy się kapnęli, teraz te zombie coraz szybsze, nie? Po 2000 roku wszystkie zombie już sprinterzy w filmach, wiesz, z Bradem Pittem, gonią Brada Pitta, jego to trzeba, młodszy chłop, dorwać go, nie? I się zastanawiam, jak one tak przyspieszają, to co będzie dalej? Kolejne filmy, że zombie co? WRC, rajdy, dogonić typu? Zombie w samochodzie, obok pilot, zajebali w drzewo, nikt nie zginął. A że byli debilami, to się cofali. I wiecie, jakiś komentator z boku tam. Taki szpakowski zombie. I kibice z banerami z napisem. Też uwielbiam ten żart. My jesteśmy niesamowici jako ludzie, bo my tak zauważyłem, że my, niektóre wynalazki tak powstały, że my patrzymy na coś, na naturę, czerpiemy z tego, przekładamy, wiecie, na swoje i tak powstaje takie, jakieś fajne urządzenie dla ludzkości. Tak podobno powstały śmigłowce, wiecie, że ktoś obserwował ważkę i miał takie jeden do jednego, wiecie, zmienił tą skalę i tak dalej i śmigłowiec powstał, nie? I ja mam takie, fajnie, ale jeżeli tak to działa, to znaczy, że w ważce siedzi mała mrówka pilot w kasku. Nie? I lata to kurwa ważką. Nie będzie. Tak gadają mrówki, jak posłuchasz bliska. I szukają hydrantu, bo oczywiście helikopter zawsze ląduje na ha w kółku, nie? Także jeżeli kiedykolwiek widzieliście mrówkę na hydrancie, to na pewno przed chwilą leciała śmigłowcem. Okej. Dobra, dzięki wam bardzo, byliście super. Dzięki wam, że przyszliście. Antek pozdrawia, wysłał mi SMS-a, żeby wam przekazać. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.